Zapoznam Was teraz z bardzo ciekawą nowością, jaką oferuje HTML5. Otóż w lekcji tej nieco sobie porysujemy. Umożliwi nam to obiekt Canvas. Jego nazwa oznacza po prostu płótno. Na początku zatem wprowadźmy do naszego kodu znacznik Canvas. Pamiętajmy, posiada on element otwierający i osobny element zamykający. Tutaj mała uwaga. Starsze wersje przeglądarek mogą nie obsługiwać tego obiektu. Dobrze jest więc między elementami otwierającym i zamykającym wprowadzić niewielki komunikat na wypadek, gdyby użytkownik miał starszą wersję przeglądarki. Na jakiej zasadzie to działa? Pamiętacie, jak chcieliśmy utworzyć nagłówek 7? Z uwagi na to, że nie mamy znacznika H7, przeglądarka wyświetliła nam tekst niesformatowany. Tutaj jest podobnie. Zapiszmy zmiany i zerknijmy do podglądu w przeglądarce. Sprawdźmy, jak to wygląda na przeglądarkach zainstalowanych na tym komputerze. Najpierw Chrome. Nic nie pojawiło się w oknie przeglądarki. Skoro nie widzimy napisu, oznacza to, że przeglądarka obsługuje Canvas. To teraz Firefox. Tu sytuację mamy podobną. To może Opera. Tutaj też Canvas działa, nie widzimy komunikatu. Pamiętajmy jednak, że nie każdy użytkownik, który odwiedzi naszą stronę, jest wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki. Dlatego warto go poinformować, że jego przeglądarka nie wyświetli nam strony poprawnie. Przechodzimy dalej. Aby korzystać z możliwości rysowania, niestety sam HTML nie wystarczy. Musimy posłużyć się językiem JavaScript. W poprzednich lekcjach nieco wprowadziłem Was w zagadnienie związane z CSS. Tutaj nieco zahaczymy o JavaScript, a konkretnie porysujemy sobie w oknie przeglądarki za jej pomocą. Mamy nasze znaczniki Canvas. Co dalej? Otóż musimy nadać naszemu polu do rysowania jakiś identyfikator. Dzięki niemu odniesiemy się za chwilę w kodzie JavaScript do tego pola. Użyjemy atrybutu, który już znamy, czyli ID. Identyfikatorem pola niech będzie na przykład słowo rysunek. W sumie to jak inaczej je nazwać, skoro de facto będziemy w tym polu rysować. Mamy identyfikator pola, ale to jeszcze nie wystarczy. Nasze płótno, jak każde płótno w realnym świecie, musi mieć przecież jakieś wymiary. Dodajmy zatem, niech długość i szerokość wynoszą 500 pikseli. Zapiszmy zmiany i przejdźmy do przeglądarki. W dalszym ciągu nie widzimy nic. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie widzimy żadnych ram tego pola. Aby dostrzec nasze płótno, musielibyśmy wprowadzić obramowanie. Nie jest to konieczne, aby móc rysować na płótnie. Niemniej jednak dodajmy je, wtedy będziemy widzieć jego granice. Powracamy do kodu. Aby dodać obramowanie, możemy posłużyć się atrybutem style w znaczniku Canvas. Używaliśmy go już przy okazji omawiania zagadnień związanych z tablicami. Możemy to również zrobić bardziej globalnie, na przykład w sekcji head. Taką metodę też już znamy. Otwieramy znacznik style i domykamy go od razu. Tutaj wprowadzamy typ, choć tak naprawdę nie musimy. W HTML5 przeglądarka wprowadzi go domyślnie. Domyślna wartość to tekst łamany przez CSS. Następnie wpisujemy Canvas. Następnie dwa nawiasy klamrowe, otwierający i zamykający. I teraz odpowiedni styl. Border 2.2px. Niech będzie nieco grubsza ramka. Niech będzie linia ciągła. Oraz hash i 3 zera. Da nam to obramowanie czarne. Na końcu średnik. Może jeszcze dodajmy tło. Nie jest to konieczne, ale co tam. Będzie to nasze szare tło. Niemalże białe. Zapiszmy zmiany i przejdźmy do podglądu. Nasze płótno do rysowania prezentuje się tak. Mamy nasze płótno. Powróćmy jeszcze do kodu.
Teraz przyszedł czas na przygotowanie miejsca, w którym będziemy wprowadzać kod w języku JavaScript. Posłużymy się w tym celu znacznikiem script. Umieśćmy go w sekcji head, choć tak naprawdę wcale nie musi się tam znajdować. Do tego znacznika dodajmy atrybut type. Wpiszmy coś takiego. Oznacza to, że językiem, jakim będziemy się posługiwać, będzie JavaScript. Tutaj mała ciekawostka. W języku HTML5 nie musimy tego podawać. Gdy zrezygnujemy z tego atrybutu, przeglądarka przyjmie tę wartość domyślnie. Idziemy dalej. Teraz dopiszmy następujący kod. Tutaj też należy się kilka słów wyjaśnienia. Window onload oznacza zdarzenie następujące po załadowaniu całej strony. Znak równości za nim natomiast mówi, co dokładnie ma się wydarzyć w reakcji na to zdarzenie. Działanie, jakie ma być podjęte, wpisujemy w funkcji pomiędzy nawiasami klamrowymi. Jest to dość złożone zagadnienie. Zainteresowanych odsyłam do kursu poświęconego JavaScript. Tutaj tylko tak w skrócie. Dla przykładu w treści funkcji wpiszmy alert, załadowała się właśnie strona. Na końcu wpisujemy średnik, aczkolwiek nie jest to konieczne. Zapisujemy plik i przechodzimy do przeglądarki. Po załadowaniu strony od razu pojawił się komunikat. Tak to właśnie będzie działać. Po załadowaniu strony od razu zostaną wywołane instrukcje rysujące na naszym płótnie. Powracamy do kodu. Usuwamy alert. Zamiast tego na koniec już lekcji przygotujemy sobie obiekt będący reprezentacją naszego płótna. Tutaj właśnie przyda się nam nasz identyfikator, ID. Wpisujemy. Przed klamrą zamykającą dajmy kilka enterów. W tym właśnie miejscu będziemy wprowadzać odpowiednie polecenia rysujące. Kilka słów wyjaśnienia. Po słowie var wprowadziliśmy zmienną i nazwaliśmy ją płótno, od płótna. Dalej za pomocą metody getElementById pobraliśmy element o ID rysunek. Takie właśnie ID nadaliśmy wcześniej w znaczniku canvas. Zmienna płótno zatem przechowuje obiekt, w którym to będziemy rysować. To tak w skrócie, nie wdając się w szczegóły JavaScript. Zainteresowanych odsyłam do kursu poświęconemu temu językowi. Zanim jednak przejdziemy do lekcji kolejnej, podsumujmy. Do rysowania w języku HTML5 służy obiekt Canvas. Główne kroki. Od strony HTML-a wstawiamy znacznik Canvas, nadając mu odpowiednie ID. Pamiętamy o tym, że znacznik ten posiada osobny element otwierający i osobny element zamykający. Rysujemy korzystając z języka JavaScript.